Darku, gdy połączysz się z Małgosią, to powiedz, jaka płynie informacja, co czujesz, co dostajesz. Sprawdź opodena. Ingerencję jakąś czuję, bo strasznie mi się gorąco zrobiło i w głowę wszedł taki ogromny pisk. Jeśli musisz, to wyjść z tamtej przestrzeni. Strasznie jest tam, obciążenie jest przeokrutne tam, ale zaczynam widzieć już, zaczynają pojawiać się obrazy. Takie trochę to jest od abstrakcyjnych obrazów przez takie bardzo techniczne, przez takie technologiczne obrazy. I próbuję to poskładać, jakby odnaleźć istotę rzeczy i istotę Małgosi, bo czasem się wydaje, że jestem w jakiejś takiej bajkowej krainie, takiej narysowanej kredkami, a w zasadzie to ołówkiem. Tak jakby animować takie obrazy, które są ołówkiem narysowane. Taka animacja poklatkowa. Tak jakby ona w taki sposób jej podświadomość gdzieś funkcjonowała i odczuwała tak. Taka wyprana też z kolorów to jest. A czasem widzę właśnie coś takiego jak taką przeogromną bazę kosmiczną, z takimi, bazę, właśnie nie statek, tylko bazę, z takimi pokładami, takie dziwne kształty są, różne pokłady, taki trzon tej bazy też, do którego są tak poprzyklejane te platformy, jak chuba do drzewa, takie coś, w takim mniej więcej tak to wygląda. I właśnie jest taki problem, że nie wiem, jak to się łączy ze sobą, skąd takie sprzeczne obrazy, ale w tych obrazach, tych rysunkowych takich, no to tam jest taka sytuacja, jakby Małgosia, jej istota subtelna, ona nie mogła, czy może inaczej, w taki sposób odbiera tą rzeczywistość, w sensie to połączenie, coś przeszkadza tam, w sensie takim, że połączenie z częścią fizyczną jest właśnie w taki dziwny sposób, że ona nie potrafi obrazów, ta jej podświadomość odebrać tak normalnie, w sensie kształtów i kolorów, tak jak my tu w fizyczności postrzegamy, tylko właśnie w taki dziwny, zakłócony sposób. To jest w pewien sposób piękne i fascynujące te obrazy, bo te kreski kształtów, cieniowanie tym takim ołówkiem powoduje, że to jest taka rzeczywistość, która ma kształty, tylko ma inne. Jest to wszystko takie wykrzywione, ale ciekawe projekcje to są. Tyle, nie wiem, czy to jest takie coś jakby zakłócić, nie wiem, dać jakiegoś narkotyku jej na przykład i wtedy ta rzeczywistość jakieś, że zaczynają elfy gdzieś chodzić i krasnoludy, to mniej więcej coś takiego jest. Tyle, że nie ma faktycznie krasnoludów, tylko taka jakaś tajemnica się tworzy, taka baśniowa jakoby kraina, trochę mniej rzeczywista, ale dla niej rzeczywista ona jest. I teraz dopiero, kurczę, strasznie tam obciążenie jest. Serce mnie zaczęło ściskać, tak jakby ktoś mi wziął w dłonie serce i je ścisnął. Gdzieś jakby chyba jestem blisko tej istoty subtelnej. Dodatkowo jeszcze tak jak czuję się, jakby mi ktoś palce w oczy włożył. Małgosia, raz, dwa, trzy, już, szybciutko. Czym szybciej, tym lepiej. No to wyszedłem z jej takiej jaźni, że tak powiem. Wcześniej jeszcze czułem, jakby mi ktoś kciuki włożył w oczy. Zabolały mnie oczy. Ale jak puściło, to teraz widzę ją. Jestem przed nią. I ona jest, jej istota subtelna jest właśnie w tej bazie. Na jednym z tych pokładów, takim jednym z niższych pokładów. W takim okrągłym, takim dość jasno oświetlonym pomieszczeniu. Przypasana do takiego. Ona jest takim pod takim lekkim kątem, tak jakby ona stała i przechylić ją o tak z kilkanaście stopni do tyłu. I jest podtrzymywana takim prętem, nie prętem, tylko płaskownikiem. To jest taki grubszy metal, który trzyma ją, żeby ona się nie przewróciła do tyłu, bo jest to ciało takie zwiotczałe
i taka forma płaskownika, który jest mniej więcej trzymają od szyi do dołu, tam powiedzmy tam w okolicach kręgosłupa, tak można by było bardziej precyzyjnie określić. Jest, wtedy ona nie może się przewrócić. W oczach ma jakieś takie wielkie, jakby jej gwoździe wbić, i to jest podłączone z jakimiś takimi przewodami do. Wychodzi to połączenie i łączy się chyba z tą technologią, która ją otacza w tym pomieszczeniu. Na głowie też ma opaskę nad oczami właśnie. I w serce w klatce ma. Dosłownie w klatce, takiej okrągłej. Reszta ciała jest taka, że taka trochę osłabiona, ale w takim sensie, że ta klatka, która trzyma jej serce, nie pozwala jej wypuścić na zewnątrz tego ciepła, tego piękna, które właśnie w tym sercu ona ma. I ciekawa w ogóle jest projekcja, bo kurczę, ale mnie napierdziela głowa tam. Co jest tam? Po prostu jest tak. Taka ingerencja jest, że ciężko mi się skoncentrować. To znaczy, boli wszystko po prostu tam. Zawołaj mnie i powiedz, żeby moje ciało subtelne Mnie jeszcze ochroniło. puka. Ja się tam pojawiam na trzy, raz, dwa, trzy i dezaktywuję to działanie. I nic ci nie boli. Masz czystą przestrzeń do pracy. Jest lepiej? Pojawiłem się? Tak, już chwilkę. To serce w jej, które takie właśnie wrażliwe jest, ono jest takie piękne, dlatego że jest takie tęczowe. Tylko więcej kolorów dodać do tej tęczy i ona tak fajnie mieni się. Przy czym ta klatka, która ją otacza, ta okrągła, nie pozwala wypłynąć tej energii i zasilić całego ciała. Przez to reszta ciała jest taka trochę pociemniała, nie ma w niej tyle energii, ile powinno być. No i teraz jest sytuacja też taka, że teoretycznie to chyba chodzi o to, żeby to ciało subtelne uśpić czy pozbawić świadomości i wykreować jakieś sztuczne sytuacje, żeby Małgosia, jej istota, uwierzyła w realność tych obrazów, które jej projektują w głowie, albo inaczej jeszcze, żeby ona tą rzeczywistość postrzegała zupełnie inaczej, właśnie w takich dziwnych kolorach. Ona jest kolorowa bardzo, istota. A widzi jakby ta podświadomość dzięki tej technologii właśnie w sposób taki czarno-biały, rysunkowy, taki nierzeczywisty, w sensie tak jak dla nas nierzeczywisty. Dla niej jest to rzeczywiste. Przy czym to nie do końca chyba się udaje tym ingerentom, dlatego że Małgosia w jakiś sposób wybudza się i to jest coś takiego, jakby się budziła z chwilę. To są takie momenty. Jakby się wybudzała ze znieczulenia gdzieś w szpitalu i słyszy na przykład głosy, ale jeszcze nie wie, gdzie jest, bo bardziej śpi jeszcze, jest bardziej w tym znieczuleniu i w tym swoim świecie, tym czarno-białym tamtym. Ale słyszy głosy i jakby zaczyna odczuwać, że gdzieś jest, właśnie w jakimś szpitalu. To się odczuwa w niej, że ona nie wie, że jest w bazie kosmitów, tylko bardziej w jakimś szpitalu takim kosmicznym. To znowu jest takie przebłyski ma i ona nie do końca wie. I wtedy oni znowu muszą ingerować w nią i dawać, poddać jej tak umownie to znieczulenie, żeby znowu wepchnąć ją do tych obrazów, które ona widzi, żeby ona się im nie wybudziła. Jest w niej jakaś taka moc, która chce ją wybudzić, ale to się nie może stać, więc ona tylko na chwilę tak jakby odzyskuje właśnie nie całkiem przytomność. Więc cały czas jakby w tym swoim wewnętrznym świecie jest. Taka jest, wewnątrz ma ten świat, oddzielona jest od swojej istoty ta świadomość. No i tak to wygląda, że ona w takim nieuświadomieniu doświadcza i to doświadcza w sposób taki trochę inny niż zazwyczaj widzimy w sesjach u innych istot. Stań przed nią, spójrz jej w oczy i potwierdź, czy to jest Małgosia.
Sprawdził pod DNA dokładnie. Ciężko jest w oczy spojrzeć, bo ona ma tam powbijane właśnie te elementy. Bardziej po zapisie energetycznym odczuwa się, że to jest ona. Czy ona jest świadoma tego, że tam się złeś przy niej? Czuje ciebie? Bardziej jest coś takiego znowu, że znajduje w sobie wewnętrznym tym swoim sercu, tym kolorowym sercu, siłę, która chce pokonać to obciążenie, którą ją obudowali, i zaczyna jakby taką formę postaci ze snu, która staje się coraz bardziej rzeczywista i też powoduje, że ta świadomość wyciąga ją z tego czarno-białego świata, czy tego rysunkowego świata, wybudzając ją coraz bardziej i uświadamiając sobie, że właśnie, że się zaraz wybudzi, ale w pełni tego nie może zrobić. Czuję obecność, czuję jakąś taką formę ciekawości czy wsparcia, ale nie w pełni może sobie to uświadomić. A ty spójrz i zobacz, jak jest zabierana jej energia i gdzie płynie. Poprzez system takich przewodów, które są w jej ciało, głównie właśnie z głowy, poprzez głowę, i ściągana jest energia z tej, ta klatka, która otacza jej serce. To jest tak, jakby to było jakiś element, który transformuje jej tą moc. Nie czuć właśnie tam, to jest też ciekawe, że jakoś specjalnie emocji w niej, jakichś takich strachu, chyba tam jest bardzo mało, bo czuć jakby taką, bardziej to jest, chodzi o to, że nieuświadomiony ten stan jest w niej. Może wewnątrz jest jakaś forma lęków i obciążeń, ale właśnie przez to, że to tak jakby był jakiś, to serce jakby było takim reaktorem atomowym, który generuje właśnie dużo energii, a nie może się przedostać dalej, i ta klatka otaczająca to serce transformuje tą energię, i poprzez pewnego rodzaju podłączenia w tej klatce na zewnątrz tą energię wyprowadza z niej, tą przetransformowaną już. Zobacz, gdzie Na biegnie zewnątrz. ta energia. Musimy pracować szybko, bo ja też dostałam strzały w serce i musimy szybko odciąć ten odpływ energii od niej. A opisy będą potem. Ten rdzeń tej bazy, do tego, gdzie później te platformy są w formie chub, no to w środku jest taki rdzeń, gdzie energia z Małgosi też wpływa. Tam jest dużo, taki rezerwuar energii, ogromny. Możesz te przewody wyciągnąć, odciąć odpływ energii od Małgosi. Na trzy robisz to. Raz, dwa, trzy. Już. Ona się wybudziła teraz. I czuję się tak jak na takim poważnym kacu teraz. Tak, jej istota jest słaba. Ja też zresztą. Straszliwie tam jest ingerencja jakaś. Strasznie obciążenie. Straszliwe jest obciążenie. Wszystko Tak, mnie. ja to czuję. Wiem, że jest. Musimy szybko pracować. Powiedz mi, czy odciąłeś te przewody? Tak. Dobrze, ta energia, która była w tym zbiorniku, musisz zniszczyć tą energię Małgosi w tym zbiorniku. Znaczy, jeszcze postaraj się zebrać siły i to zrobić. Jeśli Małgosia cię to widzi i czuje, to też wspiera ciebie w tych procesach i fizyczna też swoją intencją. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Niszczysz tą energię, która wypłynęła z niej. Już. Ta energia już nie zasila tej bazy. Wypaliło się tam, ta energia wypaliła. Świetnie. Jak potrzebujesz się zregenerować, to wyjdź na chwilę, wejdź w swoją przestrzeń i się zregeneruj. Podnieś wibrację, oczyść się swoją własną energią. Przepływ energii twojej, całe twoje ciało zasila. Połącz się ze źródłem swojej duszy i napełnij się siłą. Poczuj się mocny. Gdy będziesz gotowy, to wrócisz przed Małgosię. Dobrze, jest dobrze już. Wracamy przed Małgosię. Jesteś już? Tak. Co widzisz? Opisz, co widzisz. Małgosia, która jest w takim procesie poznawania tego miejsca i odnajdywania jakby takiej prawdy, czy próba odnalezienia się w tej rzeczywistości, jest zdezorientowana.
Właśnie ciekawe jest, że ona pozbywa się tych, czuje się tak, jakby ktoś wewnętrznego gwałtu na niej popełnił, i te elementy, które ona zaczyna teraz czuć w sobie, czy ten płaskownik z tyłu, który ją utrzymywał, ta opaska, to w oczach, co ma, czuje obrzydzenie, że to ma, i wyrywa sobie to. Z oczu już to ściągnęła i zaczyna widzieć to miejsce bardzo wyraźnie. Nie już tak, jak wcześniej postrzegała, tak rysunkowo, tylko bardzo wyraźnie. I jest pogubiona, dosyć poważnie jest pogubiona, w sensie. Spokojnie, uspokój ją. Niech nam opowie, co widzi. Na razie niech nic nie wyrywa, tylko dezaktywuje działanie tego. To już jest sprzęt, który jej nie niszczy. Nic do niej nie wchodzi, nic nie jest w nią wpuszczane i nic z niej nie wychodzi. Teraz potrzebujemy jej akceptacji, żebyśmy byli w tej przestrzeni i akceptacji na przeprowadzenie tej sesji. Czy daje nam autoryzację? Tylko na czas sesji. Chcę, żeby wiedziała, była świadoma tego, co się dzieje i kim jesteś. Czy ona cię rozpoznaje? Tak, przy czym właśnie ma inny obraz, jakby wcześniej miała poczucie, że będę inaczej wyglądał. A to było związane z tym, że to jej postrzeganie było w pewien sposób zniekształcane przez tą technologię, w której ją tam trzymała. Ale poznaje. Daje pozwolenie na pracę nad nią i dla niej. Tak. Zdecydowanie, wręcz bardzo tego oczekuję, bo czuję Dobrze. takie odrzucenie od tego miejsca, w którym jest. Czy może nas zaprowadzić do sytuacji, która doprowadziła ją do tego miejsca? Tak, właśnie ona sobie teraz bardzo wyraźnie to przypomniała. To też jest aż szokujące, że ona to pamięta, ale pamięta to jakby kompletnie z innej przestrzeni, i gdzie była pozbawiona jakby możliwości widzenia kształtów, przenosi mnie właśnie w taką przestrzeń, gdzie tylko kolory są. I to jest coś takiego, jakby ona poszukiwała kogoś i różne plany odbierała jako energię w postaci kolorów. W sensie, na przykład jest planeta, jest takie pole energetyczne, na przykład planety, czy jakiegoś układu, czy czegokolwiek. Ona nie widzi kształtów, tylko widzi kolory. I dla niej to jest chyba naturalne. Sama jest taką kolorową energią właśnie, taką piękną, delikatną, bardzo wrażliwą, i potrafi wchodzić czy wejść w jakiś rezonans z jakąś częścią przestrzeni, w której jest, gdzie kolory, tylko też jeszcze trzeba uściślić, że kolory takie, jakie my tutaj znamy na Ziemi, te pasma, które pokazują nam się w formie kolorów, to jest trochę mało w porównaniu z tym, jakie kolory towarzyszą właśnie Małgosi. To jest pasmo tych kolorów, jest dużo większe i wyraźniejsze to jest wszystko. Te kolory w ogóle są wyraźne. Nie wiem, jak opisać, że kolor jest wyraźny. Po prostu to wszystko, co jak ona postrzega, daje jej poczucie takiego bycia tam. Tak jak my w fizyczności czujemy się osadzeni, to ona w tych kolorach w naturalny sposób funkcjonuje. Tyle tylko, że jest w niej taka tęsknota za kimś i ona idzie, szuka. I jest poczucie, że gdzieś właśnie ktoś odszedł i ją wzywa, czy ona potrzebuje go znaleźć. W każdym razie dochodzi, to też jest uproszczenie. Znajduje się, może bardziej tak, czy przenosi się w różne miejsca. W jednym miejscu jest coś takiego, że ona czuje, że tam, w tej przestrzeni, bo to trudno powiedzieć, że to planeta jest, czy cokolwiek, po prostu przestrzeń, taka, która jest kolorowa, ona widzi w plątaninie tych właśnie kolorów, energii, takie elementy, które właśnie wzbudzają w niej właśnie tą tęsknotę, tak jakby ona odczuła, że tam jest właśnie to ktoś czy coś, czego ona poszukuje. Tylko problem polega na tym, że ona nie może się z tym planem połączyć. Kompletnie nie jest w stanie wniknąć, bo ta materialna przestrzeń, ona nie może jej zobaczyć, i w związku z tym nie może w nią wniknąć. Może tylko jakby w tej wersji jakby kolorystycznej, na tej płaszczyźnie energetycznej, może tylko oglądać i czuć, ale jakby nie mogła wejść i doświadczać. Więc z taką ogromną intencją wołania wręcz o pomoc,
o znalezienie sposobu na to, żeby móc tam znaleźć i sprawdzić, czy rzeczywiście odnajdzie tam ten swój cel. Pojawiają się istoty, które też pojawiają się jako takie, ale już mają kształt. To jest ciekawe, że mają kształt, ale jakby z tej energii kolorowej wychodzą i proponują jej, czy w zasadzie to ona pyta, czy one są stamtąd. One potwierdzają, że tak, że ona potwierdza jakby tą swoją intencję, że chce tam się znaleźć, żeby odszukać to, za czym przyszła. One proponują jej, że w takim stanie, na takim poziomie energetycznym, która ona jest, nie jest w stanie tam wejść, bo wibracja, która tam jest, jest niższa, jest wibracją kształtów, a nie kolorów. Ona nie za bardzo była w stanie to jakby odczytać, bo to jakby się nigdy z tym nie spotkała, co to znaczy wibracja kształtu. W każdym razie jest jakaś ta potrzeba, nie wywołała w niej potrzeby sprawdzenia, czy wywołała wręcz taką nadzieję i zaufanie do tych istot, które dysponując sposobami, żeby ją tam przenieść, czy pokazać jej tą przestrzeń, za nimi podąża. I teraz jest ciekawa sytuacja, bo cała jest tutaj taka projekcja, gdzie nad planem tym kolorowym montuje się jej. To jest takie coś, tak jakby z takich kolorów taką klatkę stworzyć, i gdzie ona rozumie, że musi się poddać pewnego rodzaju zabiegowi, który dostosuje jej ciało do innej wibracji, do takiej wibracji, która będzie właśnie pozwoli jej tam funkcjonować i postrzegać tą rzeczywistość w sposób właściwy, taki, który pozwoli jej tam odnaleźć siebie, i montują jej właśnie coś takiego w oczach, tak jakby wycięli jej oczy albo w jej tą przestrzeń, gdzie ona postrzega tą rzeczywistość, jest taka modyfikacja jej istoty, która w sposób właśnie taki energetyczny dostosowuje wibracje jej, pozwalając jej właśnie widzieć kształty. Nie widzieć kolorów już, tylko widzieć kształty. I w tym momencie ona zaczyna widzieć, jak ta modyfikacja się, to zaczyna już przestaje widzieć kolory, tylko widzi ziemię z takiej wysokości. I teraz dostaje inną informację i zaczyna widzieć te istoty, które wcześniej były takie kolorowe, teraz widzi ich w postaci takich baśniowych stworów. Takich elfów można by było bardziej powiedzieć, tylko takie niskie te elfy są. I w tym momencie ona, widząc kształty, jest już coraz bardziej gotowa i zafascynowana tym, że w taki sposób postrzega, że w taki sposób, że widzi kształty. To jest dla niej takie, mówiąc tak, wow, że takie zachłyśnięcie się tym, co widzi. I w tym momencie ona jeszcze raz deklaruje, potwierdza, że chce na ten plan w takiej postaci wejść, więc godzi się na oddanie im pod opiekę, i w tym momencie zostaje poddana takiej, i ona rozumie, że będzie w tym miejscu, jakby jej część zostanie, a część, która będzie dopasowana wibracyjnie do kształtu, do fizyczności, przeniesie się w materię, i jej świadomość w ciele będzie mogła jeszcze postrzegać głębiej, na przykład dotykiem, zapachem, smakiem, i ona jakby dając potwierdzenie, godzi się na to. Natomiast po uśpieniu jej jakby, czy przeniesieniu jej świadomości faktycznie już w ciało i na ziemię, bez jej w zasadzie zgody i wiedzy, przenosi się tą jej istotę właśnie niżej w przestrzeń tą astralną, modyfikuje się jej ciało i najpierw się umieszcza w tej bazie i modyfikuje się jej ciało właśnie otaczając jej przestrzeń serca klatką, dodatkowo wzmacniając kontrolę jakby nad nią, tą opaską, którą ma na głowie, umieszcza się właśnie na takim płaskowniku, żeby jej ciało właśnie pod pewnym kątem było w formie takiej lewitacji. I modyfikuje się to, co w oczach ma, po to, żeby właśnie jej
już ta część obniżona wibracyjnie do podświadomej części, do subtelnej, zaburzyć jej postrzeganie w sposób właściwy, tak żeby ona, żeby ją ograniczyć postrzeganie do jakichś takich sytuacji, które są związane z programami Matrixa, żeby ona stała się bardziej istotą ludzką i żeby to wszystko, co ją otacza, żeby ona w to wchodziła, żeby zaczęła wchodzić w interakcję właśnie z tym i tą jej intencję wejścia w ten plan w niej osłabiono, czy nawet doprowadzono do tego, żeby ona zapomniała o tym, skąd jest i po co jest, żeby stała się bardzo taka ziemska. To wszystko, co widzisz, co ci przekazuję, sprawdź teraz te istoty. Kto zarządza tą bazą? Kto jest szefem tego projektu? Tutaj jest bardziej skomplikowana sytuacja, bo bazą zarządzają reptole, ale przechwytywali ją archonci. I jako istoty, które właśnie tą siatkę energetyczną Ziemi utkały i w taki sposób jakby pokazały się jako takie istoty, które są, tak bym powiedział, aż mam teraz ciarki, jak o nich mówię, które jako tacy strażnicy tej przestrzeni, tak się odczuwa, czując jej wysoką energię, stworzyli właśnie, dopasowali. Tutaj w ogóle się pojawia, że oni mają zdolności projekcji tej siatki energetycznej Ziemi, tej otoczki, w taki sposób, żeby dopasować ją do istoty, która chce, tu ma intencję doświadczać. Mogą modyfikować odbiór tej przestrzeni, jest dopasowany właśnie. Inny może być dla każdej istoty, wręcz do tego stopnia. Więc oni później po podpisaniu jakiejś takiej właśnie formy paktów oddali ją pod opiekę właśnie istotom, które im służą, czyli tym kastom, cywilizacjom, które dla nich pracują, między innymi właśnie reptilianie, czy szare pracują bardziej dla reptilian i są tam jeszcze pod ich władaniem owady. Są takie istoty, które trochę wyglądają jak gady, trochę wyglądają jak takie morskie istoty. W każdym razie Małgosia jest pod opieką, że tak powiem w cudzysłowie, czy oddana została właśnie pod kontrolę gadzich istot. Gdzie jest ta baza? W astralu. Zapytaj Małgosię teraz, za kim tęskniła, zanim tutaj weszła w ten plan, zanim się spotkała z archontami. Kto to był? To można by było odnieść do jej jakby takiej drugiej połowy, przy czym to nie można powiedzieć, że to kobieta na przykład szuka mężczyzny, czy energia żeńska szuka męskiej. Bardziej to jest część z jej istoty, którą ona poznała na innych planach, a że ich drogi doświadczeń były różne, więc oni te części rozstały, choć w jedności swojej istoty one razem są ze sobą. I ona w pewnym momencie, jak została już, oni pozwolili sobie odejść. To nie był jakby jakiś taki problem, tylko bardziej ona poczuła w pewnym momencie tego swojego istnienia, tego kolorowego istnienia, poczuła jakieś takie wezwanie, że ta część, ta istota, z którą tak mocno była związana, wysłała intencję, prośbę taką o pomoc. Ona bardzo mocno to odczuła i za tym podążyła. I poprzez te kolorowe przestrzenie, poprzez tę energię, doświadczając czy wchodząc w jakieś relacje, szukając, odnalazła taki rezonans właśnie tutaj na tym planie. Przy czym tutaj się pojawia jeszcze taka sytuacja, że to był chyba też zafałszowany przekaz, bo tej istoty tutaj na planie ziemskim nie ma. I nie widać, żeby ona tu była. Więc ona może szukać podświadomie nawet jakiejś istoty i chyba nie znaczy na pewno nie znalazła. A czy ty możesz odnaleźć tą istotę? Wiesz, gdzie ona jest? Jak to się stało, że też zmanipulowana tą istotę, że wysłała taki impuls wołania o pomoc? Tak, taki impuls właśnie, żeby to doprecyzować, to bardziej takiej samotności, takiego pogubienia, tak jakby gdzieś się nie mogło odnaleźć. To nie był taki krzyk
że ktoś kogoś, nie wiem, w cudzysłowie morduje i on cierpi, tylko właśnie takiej pustki, takiego pogubienia, bardziej to, tego typu to był impuls. I ta istota znowu gdzieś szuka, ale poza tą przestrzenią też tej istoty Małgosi. I tam jeszcze jakieś istoty trzecie, że tak się wyrażę, się pojawiają. Tak jakby to była taka energia, świadomość porozrywana na części i te istoty właśnie podróżując przez przestrzeń, doświadczając, czują się nawzajem i niekiedy miały okazję się spotkać ze sobą w tej nieskończoności ich losy, czyli tak jakby istota nadświadoma spotykała się sama ze sobą. To mniej więcej coś takiego jest. I tam jest jeszcze jakaś inna istota, która też jakby jest w takim bardzo energetycznym związku z Małgosią, a ta istota, którą Małgosia chciała odszukać tutaj na przestrzeni ziemskiej, ona szuka Małgosi gdzieś poza ziemią. To nie jest takie szukanie, że to jest cel życia, tylko jakby na przykład tamta istota, czy Małgosia, chciała doprowadzić do sytuacji, że żeby to nie był jedyny cel, ale tak ustawiać sobie, że tak bym powiedział, doświadczenia w takich miejscach, żeby doprowadzić do tego jakby połączenia, ponownego połączenia tych części, tych dwóch istot. To bardziej tego typu jest potrzeba. Więc jego nie ma, rzeczywiście jego nie ma, ale znowu pojawia się ktoś w jej przestrzeni, taki bardzo wyjątkowy, którego ona w jakiś sposób zna, czy czuje też jest jakiś wyjątkowy, że ona też jakby potrzebuje otoczyć go opieką, czy ją. Trudno powiedzieć, bo nie odczuwa się energii żeńskiej i męskiej, więc trudno mi jest powiedzieć, kto to jest. W sensie ta istota jej towarzyszy. Za dużo tych wątków. Czy ta istota jest w życiu fizycznym Małgosi? Ta druga, tak. Czy to jest ktoś z jej rodziny? Wydaje się, że tak, bo jest blisko z nim. W sensie może niekoniecznie jest... Tak, to musi być to albo ktoś, albo dziecko jej, albo partner. Bardziej chyba dziecko, bo jest taka jakby matczyna, taka jakby opieka roztacza Małgosia nad tą istotą. Tak jakby zależało jej, żeby gdzieś nie poturbowała ta istota. Dobrze. Chciałabym, czy ta istota, która do niej wysyła matczyne uczucia, czy to jest część Małgosi też? Z wyższych poziomów, z wyższych planów? Tak, jest takie poczucie, że to jest jakby część tej wibracji jej istoty, jej nadświadomości też tam jest. Tak jakby właśnie to jest też tak fajnie pokazane, że to są dwie osobne niby części, ale w istocie mogą stanowić jedno i czy stanowią wręcz jedno. Czyli to jest właśnie taki, jak to opisać, bo to bardziej się odczuwa, że jakby Małgosia mogła wejść w energię tej istoty, to by poczuła się w pełnią siebie, bo tak naprawdę tam jest wibracja, są tam inne doświadczenia. Inaczej inne zachowanie może być tej istoty, bo te doświadczenia są właśnie niezależne od Małgosi. Ale istota i ta oryginalna, że tak bym powiedział, wibracja jest również wibracją Małgosi. Czyli teraz łącząc te istoty, nie moglibyśmy za bardzo tego zrobić, połączyć, bo te istoty istnieją w ciałach fizycznych oddzielnie tu na Ziemi, tak? Dopiero jej istota nadświadoma może połączyć te dwa istnienia w jedno. Przyjąć je jakby do siebie. To połączy, to nie skomplikuje ich życia tutaj na Ziemi? No ona nie połączy. Nie po to ona chce badać różne aspekty swojego istnienia w różnych swoich częściach, żeby łączyć je w fizyczności w jedno. Dopiero po powrocie tych części do siebie, do takiego do domu, czy jak nie wiem jak nazwać, do tej świadomości, pełnej świadomości, staną się jednym, tak samo jak są jednym tam z milionami innych aspektów, które tworzą tą świadomość. Rozumiem, czyli żeby Małgosia poczuła się w pełni dobrze, to musiałby też ta istota, ta jej bliska istota też zostać oczyszczona, tak? I uwolniona.
Nie, to nie ma takich warunków, że ktoś musi być, żeby ją uwolnić. To nie jest takie, to nie ma tam w niej takiej intencji. Ona w tym aspekcie jej, tym subtelnym, jest zrozumienie. I zresztą wyższych tych, gdzie była taką kolorową istotą, taką energią, też jest poczucie, że indywidualne doświadczenie innych aspektów siebie jest świętością. W sensie jest wartością bardzo taką i ona rozumie, że są drogi różne tych aspektów i doświadczenia, ale czasem one się mogą przeniknąć czy zazębić. Dzieje się to niezwykle rzadko, ale jeśli się dzieje, to jest wyjątkowe, bo następuje spotkanie dwóch aspektów tej samej istoty poza tą istotą, gdzie normalnie te wszystkie aspekty spotykają się w nadświadomej części. Więc to jest, to zrozumienie u nich jest i to odczucie oddzielenia jest, ale jednocześnie poczucie jedności. Dobrze, ale czasami tak jest, właśnie wprowadza ją w kłopoty, bo tęskni za kimś, za tą częścią siebie, słyszy głos wołania o pomoc i można manipulować taką istotą. Tu jest, że się pojawia, że w zależności od planu to w ogóle może być bardzo skomplikowane, bo może doprowadzić do bardzo patologicznych czasem sytuacji. Tutaj się pojawiają takie na przykład obrazy, że dla takich istot jest bardzo trudno czasem się, czy bardzo często trudno jest się im spotykać, bo powiedzmy, że wcielą się w jednej rodzinie jako rodzeństwo i jakaś niezrozumiała siła ciągnie ich do siebie i oni po prostu potrzebują kochać siebie nawzajem. Popełniają na przykład małżeństwo, gdzie są piętnowani i gdzie są wyszydzani, nie rozumiani przez innych. Oni sami też się gubią w rzeczywistościach fizycznych, ponieważ nie rozumieją tego związku, który im towarzyszy. I cierpią też niejednokrotnie z tego powodu. Ale ta miłość jest tak olbrzymia, taka miłość samego do siebie i w tej drugiej istocie one odbierają tą miłość dokładnie tak samo, jak same czują. I to jest tak piękna miłość, że chce mi się aż płakać, kiedy to czuję, bo to jest tak czyste. Ale na zewnątrz tak olbrzymie jest napiętnowanie tego typu relacji, że więcej czasem to chyba krzywdy robi niż korzyści w takim doświadczeniu. A czy Małgosia już była w takiej sytuacji z tą istotą, która jest jej teraz przy niej blisko, w innych wcieleniach Właśnie właśnie? nie, w takiej nie. Dlatego, że ona w fizyczności nie była wcześniej. Ona doświadczała na takich planach eterycznych, takich energetycznych, takich. O kim mówisz? Małgosia jest, nie była wcześniej, czy ta istota bliska jej? Małgosia nie O kim? była. Małgosia to jest pierwsze wcielenie na Ziemi? Plan fizyczny jest pierwszy Małgosi. A ile miała wcieleń na Ziemi? 30 wcieleń. Przecież Ziemia jest planem fizycznym. No tak. Dlatego to jest plan fizyczny pierwszy, na którym Małgosia funkcjonuje, doświadcza w formie fizycznej. Wcześniej na takich planach nie była, były jej nieznane. Ona doświadczała relacji z przestrzeniami energetycznymi, takimi właśnie w formie. To też jest dla nas z umysłu, że doświadczała kolorowych przestrzeni, no to jest takie, no to znaczy, że ona niczego nie doświadczała. Ale właśnie na tamtych planach relacje czy wchodzenie w zależności energetyczne dawało jej olbrzymią ilość odczuć, ale na innych planach, gdzie te zależności były zupełnie inne niż tutaj na planach fizycznych, gdzie zależności są stricte fizyczne i generują chociażby emocje, które wynikają z tego planu, na którym jesteś. Dla niej jest to dalej, w dalszym ciągu troszeczkę jakby nowe. Dobrze, to ile jest wcieleń na Ziemi w takiej sytuacji? 30. A z tą bliską istotą, która jest przy niej, ile jest wcieleń? Jedno. Ta istota pojawiła się i czuła, walczyła o to, żeby się znaleźć w przestrzeni Małgosi. W sensie czuła jakby takie formę, nie wiem, że się zaopiekuje Małgosia, że pozwoli, nauczy jakby go tej rzeczywistości, przekaże mu swoje jakby doświadczenie. Tego typu tam jest taka intencja czy poczucie. Czy ty mówisz o synu Małgosi? Właśnie nie umiem zobaczyć energii męskiej czy żeńskiej. Tak jest zrównoważona ta energia, że, ale tak, mogę powiedzieć, że to jest, na pewno to jest dziecko Małgosi. Zapytaj, czy to jest syn Łukasza?
Chciałabym potwierdzenia, czy mówisz o istocie tej, która jest synem Małgosi, o imieniu Łukasz. Tak. To przyjrzyj się bliżej tej sposobie połączenia, ponieważ Małgosia bardzo dokładnie mi opisała, że bardzo dokładnie czuła moment wejścia duszy syna. Było to mniej więcej, gdy była w 4. miesiącu ciąży. I odczuła to w sposób bardzo taki dramatyczny, jak to napisała, że ta dusza została wepchnięta. Idź do tego momentu i zobacz, co się dzieje, w jaki sposób wchodzi. To znaczy, może ja tak tego nie widzę, że wepchnięta, natomiast ta intencja, tak jakby tam się rozgrywała jakaś walka pomiędzy właśnie tą istotą Łukasza, a istotami, które umożliwiały mu wejście na ten plan fizyczny. I teraz on bardzo mocno się opierał, bo był już przed wcieleniem bardzo obciążony i mówiąc tak wprost, bał się planu, którego kompletnie nie znał, o którym nic nie wiedział. I on chciał wręcz, żeby przyjęła go i właśnie istota, którą on czuł, że go zaopiekuje, że jakby ochroni go, że będzie go chronić, że pokaże mu ten świat w taki sposób, że umożliwi mu tam funkcjonowanie. Więc była tam taka rozgrywka bardzo siłowa i Małgosia była też jakby w tym swoim fizycznym świecie zanurzona. Ona też w pewien sposób, czy była, może nie, że zmuszona, tylko gotowa jakby na przyjęcie życia, natomiast też pogubiona, w takim sensie mogła być jej istota subtelna, że ona nie rozumiała, skąd taka rozgrywka, skąd taka intensywność tego, czy poczęcia, czy połączenia z jej właśnie z istotą, która jest jej synem fizycznym, ale z drugiej strony też forma takiego bezpieczeństwa u jej syna się pojawiła i właśnie taka forma, że się poczuł jak w domu, bo jakby on poczuł, z jego strony jest już poczucie, że zaopiekowania się i bycia z kimś dla niego, kogo on już wcześniej jakby znał. Czy wręcz było, czy były częścią tej istoty gdzieś. Natomiast fizyczność później weryfikuje też takie rzeczy, że fizyczność, kiedy pozbawiona taka istota swojej tożsamości, staje się bardzo fizyczna, przyjmuje tożsamość fizyczną, ciało, imię, relacje rodzinne, relacje rodowe, wiąże ją z tą przestrzenią, tak naprawdę zaburza jej prawdę o tym, kim jest. Ta codzienność wciąga i te zależności utrzymują później takie istoty w tym planie bardzo mocno. Dobrze, to teraz chyba Małgosia dostała odpowiedź na to pytanie, dlaczego jej syn posiada taką nieumiejętność poruszania się w tej rzeczywistości. Ja bym powiedział nawet, że istota syna właśnie nie ma jeszcze nawet wykształconych wzorców tutaj z tego planu. Można by było powiedzieć, że jest taką jeszcze nieopierzoną istotą, kompletnie nieprzystosowaną właśnie do fizyczności, bo jakby nawet pomimo, że w ciele męskim, to nie ma zdefiniowanych wzorców jeszcze męskich wszystkich. On się musi uczyć poprzez programy i zasady panujące tutaj, z którymi on nie do końca jest w stanie sobie poradzić. Więc to dla niego naprawdę jest trudne, że on na przykład jakieś postawienie granic czy czegokolwiek, on tą wrażliwością może wyjść na zewnątrz i dostać po twarzy, że tak bym powiedział, albo spotkać ludzi, którzy tą jego wrażliwość i tą jego jeszcze naiwność i niewinność wykorzystają. Więc dla niego on dopiero jak osiadł tutaj, to bardziej te wzorce ukształtują jego energetykę, bardziej napełnią go męską, najpewniej męską energią, dopiero wtedy. Dobrze, powiedz mi tylko, czy jej syn jest bardzo obciążony przez to, że Małgosia była obciążona? Czy odbierał Małgosi obciążenie? Część obciążeń na pewno tak, bo on w jakiś sposób podświadomie też próbował jakiś ładunek emocjonalny z niej ściągać. Natomiast bardziej Małgosia sama sobie dawała wsparcie, szczególnie wtedy, kiedy w tej przestrzeni technicznej, tej bazy, to ta świadomość jej się budziła. Ona wtedy potrafiła znajdować w sobie siłę, żeby próbować pomagać sobie w codzienności i chronić swoją istotę przed jakimiś katastrofami czy kataklizmami takimi, które by wynikały z właśnie z doświadczeń.
Bardziej ona sama była w stanie sobie pomagać, ale to jest też takie bardzo dziwne, że nieuświadomiona ta pomoc była. W sensie taka bardzo z jej istoty, z głębi, resztki jakiejś tej świadomości kazały ją chronić, samą siebie chronić. Natomiast bardziej z jej strony też opieka nad synem niż syna nad nią. Chociaż też tam jest taka forma tworzenia jakiejś takiej wspólnej przestrzeni. A czy widzisz ich wspólne ingerencje? Czy mają wspólne ingerencje? Też ci archonci maczali palce w tym, żeby ich wspólnie połączyć? Tak, dlatego że baza danych, jeśli tak byśmy mogli powiedzieć, archontów, oni mają dostęp do właśnie do zapisów energetycznych, które towarzyszą tutaj wcieleniom. Oni mają, wiedzą skąd, jak, na jakich zasadach, z kim te wszystkie zależności znają i na bazie tego potrafią budować właśnie ingerencję tak prawdziwą i dopasowaną wibracyjnie do istoty, którą chcą tutaj pozyskać, jakby do tego planu. Więc oni byli w stanie powiązać te dwie istoty razem. Czy syn Małgosi Łukasz jest też w tej bazie kosmicznej, która jest Małgosia? Tak. Dobrze, to może też go zawołajmy. Niech stanie przy Małgosi. Czy on jest tak też uwikłany w technologiczne urządzenia i nie może się uwolnić? Jest pod władaniem technologii i jest właśnie w takim uśpieniu. Dobrze, to najpierw uwolnimy Małgosię. Małgosia sobie z tym wszystkim poradzi i przekaże informacje synowi. Dobrze, stań przed Małgosią i popatrz na nią, jak w tej chwili wygląda. Czy te serce nadal ma w klatce? Jest klatka, ale jakby taka stała się nieaktywna i zaczęła przepuszczać jej energię z serca do reszty ciała. Powiedz Małgosi, żeby tą klatkę usunęła. Wyparła ze swojego ciała subtelnego i zniszczyła. Rzuciła ją do portalu w neutralnych częstotliwościach. A energię ze swojego wnętrza, ze swojego serca, niech rozprowadzi po całym ciele i zasili całe ciało. Usunęła tą klatkę? Tak, usunęło to. Świetnie. Sprawdź dokładnie, czy nie ma tam w niej żadnej obcej instalacji, ingerencji, implantów, nic. Sprawdź od góry do dołu. Bo rozumiem, że te rzeczy, które miała w oczach, też usunęła. Mówiłeś wcześniej, że Tak, już ona wcześniej się wyrwała usunęła. to i a teraz jak usunęła tą klatkę, to czuć, jak z jej istoty, z wnętrza jej rozlewa się taka ogromna, silna energia wypełniając ją. Taka jakby taka wewnętrzna eksplozja jej istoty, jej energii teraz napełnia ją naprawdę znowu kolorami. Jej istota subtelna staje się tak pięknie kolorowa, mieni się energią właściwą jej wibracją. Gdy te procesy się dokonają, to mi powiedz, gdy już zupełnie się zregeneruje i ciało subtelne rozprowadzi te wszystkie energie po swoim ciele, zregeneruje te wszystkie wyrwy, wypływ energii, ubytki w jej ciele zostaną zasklepione, zastąpione jej własną energią. Gdy będziesz ją widział w doskonałej formie, to mi powiedz. Pięknie się mieni, naprawdę. Wyjątkowa istota, ale jest gotowa, w sensie pełna siebie, kompletna. Świetnie, a czy ona już stoi, czy nadal leży na tym Nie, płaskowyżu? jest uwolniona, jest wolna. Może Jest się wolna. wydostać z tamtej przestrzeni bez najmniejszego problemu. Tylko teraz zapytam, czy skoliozę kręgosłupa, którą miała, ciało fizyczne, czy miała przyczynę ezoteryczną? Czy było to właśnie to położenie na tym płaskowniku, czy coś innego? Co to było? Napięcie tam energetyczne i pozycja ciała subtelnego wpływała na ciało fizyczne również, więc tam na pewnego rodzaju napięcia, które w ciele subtelnym były, przenosiły się, obciążając również część fizyczną. Małgosia fizyczna mówiła mi też, że miała problemy z sercem. Czy to była ta klatka powodem tego? Czy coś jeszcze widzisz? Ona nie mogła w pełną mocą
z przestrzeni serca wpływać na swoją istotę, choć i tak widać, że pomimo tak poważnej ingerencji ona dużo jakby takiej tej swojej radości i woli życia była w stanie przetransferować do części fizycznej, ale to nie było funkcjonowanie według jej istoty w pełni, więc ta blokada też na ciało fizyczne wpływała, właśnie na przestrzeń serca zdecydowanie też mogła wpływać. Małgosia mi mówiła, że swędzą jej oczy. Jaki był powód ezoteryczny? Czy było coś jeszcze oprócz tych gwoździ, czy... No, to była bardzo mocna ingerencja, bardzo głęboka w jej oczy. Zobacz, czy coś jeszcze w oczach jest, czy zregenerowałeś oczy swoją energią? W tej chwili nie ma tam obciążenia. W ogóle w całym ciele nie ma, ale w oczach również nie. Dobrze. Chcę tylko się dowiedzieć, czy zregenerowała też oczy. To jest jeszcze pytanie o ciała fizycznego. Chciałabym mogła się sprawdzić, co znajduje się w jej ogrodzie, bo czuję, że tam jest jakaś struktura energetyczna. Możesz tam pójść? Na trzy. Jesteś w ogrodzie, Małgosi. Raz, dwa, trzy. Sprawdzasz, co to jest. To jest coś takiego, jak takie pole energetyczne, które wysyła w jej stronę, czy nawet w kierunku domu, w którym ona mieszka, energię bardzo zbliżoną do niej, do jej wibracji naturalnej, i to powoduje, że ona, to miejsce w jakiś sposób jest jej, może nawet nie, że bliskie, tylko jakby na tyle ważne, że stanowi jakby centrum jej doświadczeń i właśnie takie, jakby nie wiem, wiązało ją bardzo z tym miejscem. To jest coś takiego, jakby właśnie zrobić takie źródło energetyczne, które zasila tą przestrzeń, w pewien sposób nawet wiążąc ją tutaj z tą przestrzenią. A to by się potwierdzało z tym, co mówiła Gosia, bo ona mówi, że jest związana bardzo ze swoim domem. Ale powiedz mi, ta struktura została umieszczona przez kogoś? Jak ona się tam znalazła w tym ogrodzie, Małgosi? Tak, jest wybudowana taka forma mikroportalu, który przepuszcza różnego rodzaju właśnie energię, w tym część odzyskanej energii jakby z niej, takiej, która właśnie nadaje jej. Chociaż ona może też ją w fizyczności odbierać, na pewno ją czuje, dlatego ona może, nie rozumiejąc jej, może też odczuwać pewnego rodzaju obawy w stosunku do tego, co czuje, ale to ma wiązać ją z tym miejscem. Wszystko, co ją wiąże do czegokolwiek, jest niezbyt mile widziane. Powiedz mi jeszcze dokładnie, czy ta struktura powstała za zgodą Małgosi, przyzwolenie Małgosi? To ona ją w jakiś sposób stworzyła? Kto ją stworzył? Nie, na pewno nie Małgosia ją stworzyła. Jest to jakby taka forma, no w sumie ingerencji, która ma zaburzyć postrzeganie przez Małgosię i wiązać ją w obrębie jakiejś tam sytuacji. Więc to jest coś, co nie pochodzi od Małgosi w sensie tego tworu, ale część jakby jej energii jest wykorzystywana do tego, żeby to istniało. Ale nie było wolą Małgosi czy intencją Małgosi, żeby tego rodzaju instalacje stworzyć. Kto stworzył? Niech stanie ta osoba przed tobą. Kto stworzył tę instalację? To są te byty, które w tej bazie, w której ciało subtelne przebywało, które jakby mając wiedzę o niej i zlecenie utrzymywania Małgosi w tym stanie, miały one, tworząc całą tą otoczkę jej przestrzeni fizycznej, tworzyły różnego rodzaju rzeczy w jej istocie i również w fizyczności, obrazy czy instalacje energetyczne, które właśnie w postaci tej takiego mikroportaliku zainstalowały na planie fizycznym. Mhm. A to, że widziała Małgosia UFO, statek UFO, który sfotografowała, czy to był przypadek, czy to było właśnie połączenie z tą bazą, której przebywała? Skąd ten statek w ogóle się tam wziął? Dlatego, że ona dostrojona wibracyjnie do przestrzeni istot, które dysponują tego typu technologią jak statki,
jest w stanie odczuwać wibracje i widzieć obiekty. Nie każdy jest w stanie to zobaczyć, dlatego że w zależności od tego właśnie, kto jak postrzega, jakie ma, jak wibracyjnie jest dopasowany, jest w stanie zobaczyć lub nie. Nawet te statki są w taki sposób, poruszają się, że one nie do końca są fizyczne i w momencie, kiedy postrzeganie takiej istoty jest bardziej rozszerzone i szczególnie, gdy jest dopasowane do przestrzeni, w której i tak Małgosia była, wtedy odczucie i wibracja pozwala dostrzec obiekty. Ale udało się jej sfotografować i te zdjęcia wysyła znajomym w internecie i potem uważa, że dostała w serce pewien taki impuls, który jej zaszkodził. Nie to nazwać, strzał w serce dostała. I uważa, że to było ostrzeżenie, żeby tych zdjęć nie wysyłać. Czy to prawda, że dostała właśnie od tych technologii, od tych, z tej bazy ten strzał w serce? Popatrz na tą sytuację. To jest sytuacja taka, że jeśli jesteś pod wpływem ingerencji i tą ingerencję zaczynasz czuć i chcesz ją zlikwidować, no to nie jest w interesie tych istot, żeby ta sytuacja wyszła na, ujrzała światło dzienne, więc formy czy zastraszania, czy obciążania istoty w formie fizycznej, wywoływania w niej choroby, wchodzenia w jej głowę, tworzenia tam głosów, myśli niewspierających po to, żeby odciągnąć jej uwagę od tego i sprawić, żeby taka istota nie drążyła tego tematu i nie ujawniała tego, co czuje, czy wywołanie jakichś chorób psychicznych, czy narażanie jej na śmieszność powoduje, ma spowodować, żeby ta osoba się poddała. Stąd utrzymanie jej w tym stanie, czy wręcz obciążanie jej przestrzeni serca właśnie miało to na celu. Dobrze. Też Małgosia mówiła, że coś słyszała, jakieś dźwięki, które latały po pokoju. Powiedz mi, co oni jeszcze jej robili, czym ją straszyli? W osobie, która zaczyna czuć, zaczyna się wymykać spod kontroli, czy zaczyna mieć przebłyski tego, że coś jest nie tak, jednym z bardziej skutecznych sposobów jest wywołanie jakiejś formy choroby psychicznej, czyli jeśli słyszysz głosy, to nie jesteś postrzegana normalnie. I tam pewne sytuacje mogły być kreowane, czy były kreowane po to, żeby czy zmylić ją, czy dać jej jakieś poczucie tego, że to obciążenie, czy w formę jakiegoś zagrożenia nadwywołać w istocie, czy formę niezrozumienia tego, co jest niefizyczne. Tylko że te dźwięki słyszały inne istoty z domu. Domownicy też byli świadkami tej sytuacji. Słyszeli te dźwięki. Jak to się stało, że oni też mogli słyszeć? Mogli być dostrojeni wibracyjnie do Małgosi, wspólne jakieś doświadczenie, rozmowy czy wspólna przestrzeń jest w stanie umożliwić również postrzeganie innym istotom. Małgosia uważa, że nie jest jej lekko, że przedziera się przez życie obciążona różnymi trudnymi sytuacjami. Z perspektywy właśnie tego, co było wcześniej, ta jej istota, która była w tej bazie i pod wpływem ingerencji miała również pozamykane różnego rodzaju kanały. Taka właśnie forma zmagania się z codziennością, z materialnym bytem. Kanały te obfitości również były w niej zablokowane po to, żeby ona musiała się zmagać. Właśnie, żeby odciągnąć ją od swojej istoty, żeby obciążyć ją taką właśnie codziennością. Zobacz jeszcze, czy w domu, w którym mieszka Małgosia, są dusze zmarłych domowników albo jakichś innych istot? Czy obciążają ją jakieś dusze nieodprowadzone, niektóre nie odeszły? Jest ale taka bardzo delikatna nakładka jakby na jej istotę, gdzie część właśnie obciążenia, czy ja cały czas mam wrażenie, że próbuję się ją obciążyć do takiego stanu, żeby ją zbudować w niej jakąś taką formę choroby psychicznej, żeby narazić ją na pewnego rodzaju śmieszność. I o dziwo jest tak, że ona dużo spotyka osób, czy spotyka takie osoby, które dają jej wiarę i nie pozwalają jakby poprzez to swoje wsparcie
dać jej poczucie, że ona jest nienormalna, czy zaczyna, że zwariowała. Ale też właśnie odnośnie tego pytania o duszę zmarłych również jest taka forma, żeby ona to gdzieś mogła odczuwać, czy jakieś czuć obciążenie, nawet w tym miejscu, którego chce się trzymać, w tym domu, który że ma czuć, że coś jest nie tak, żeby coś cały czas było jej, dawało jej poczucie zagrożenia, niepokoju, żeby w efekcie wywołać jakąś chorobę psy. Wracamy do Małgosi, ale jeszcze jedno pytanie z ciała fizycznego. Małgosia czuje zawieszenie, takie uczucie ma, że chce się w coś włączyć. Czuje nostalgię za czymś. Co to jest? Wywołanie w niej istocie właśnie blokady po to, żeby ją zamknąć w rzeczywistości i w takim formie wegetacji walki o przetrwanie. Może to za dużo powiedziane jest, ale w tego typu sytuacji. Dlatego ta energia jej życiowa, czy energia jej istoty, która jest zblokowana, nie potrafi w pełni odpalić jej w pełni potencjału. Dlatego zostaje jej taka forma niespełnienia, że gdzieś jest intencja, czy potrzeba, żeby to zrobić, ale właśnie reszta próbuje ją od tego odciągnąć. Czy właśnie dlatego taka forma konfliktu w niej może się pojawiać. A czy ta nostalgia za czymś i uczucie, że chce się w coś włączyć, to nie jest właśnie to, co na początku opowiadałeś, że jej części się szukają, części jej samej się szukają? Też, ale to bardziej chyba już jest jakby w niej dość mocno wygaszone, że ona jakby tych poszukiwań podejmowała i gdzieś one były nieskuteczne. To bardziej jest taka forma, żeby tą swoją wartość jednak zostawić tutaj, móc dać siebie gdzieś innym, czy jakiejś sprawie. Dobrze, rozłącz się z tymi pytaniami, rozłącz się. Jeśli potrzebujesz, podnieś sobie wibracje, oczyść się. Wróć do swojej natury, zregeneruj się, poczuj się ze sobą dobrze, poczuj się silny, poczuj się sprawczy. Jak będziesz gotowy do dalszej pracy, to mi powiedz. Mhm, jestem. Dobrze. Teraz stań przed Małgosią. Ona się już uwolniła z tej bazy, tak? Wyszła z tej bazy. Powiedz mi, gdzie ją widzisz. W przestrzeni takiej, którą ona maluje właśnie kolorami energii własnej istoty. Czy ona ma poczucie, że już się rozpoznała swojej mocy? Że już wróciła do źródła swojej duszy? Jest połączenie, tak. Odnalazła je, tak. I dzięki temu też ta przestrzeń jest taka silna. To znaczy, to nie w formie takiej siły, gdzie do walki tylko, silna, mocna ta jest energia, bo ona jest, ma do niej dostęp, może z niej kreować. Rozumiem, że żadne emocje, jakieś programy nie blokują ją w niczym. Nie. Dobrze, czy ona ma wolę odzyskania kontroli nad swoim życiem? Oj tak, zdecydowanie tak, chcę wykorzystać ten potencjał. Więc niech wyrazi teraz wolę, że będzie samo stanowić o sobie, bo już się rozpoznała, wyraża wolę samodziałania. I teraz będzie odwoływać wszystkie kontrakty, pakty z tymi istotami, więc na trzy wszystkie istoty, które w nią ingerowały, stają przed nią. Raz, dwa, trzy, już. Ze wszystkich poziomów. Archonci też się mają pojawić. Ilu ich jest? Trzech. W tej chwili Małgosia przejmuje kontrolę nad swoją sytuacją, nad swoją przestrzenią i wyraża swoją wolę i informuje tych archontów, wszystkie inne istoty, które w nią ingerowały, że odwołuje z nimi wszystkie umowy, które z nimi podpisała, świadomie i nieświadomie. Wszystkie pakty, które z nimi zawarła, są w tej chwili zniszczone. Wszystkie pakty na wszystkich ścieżkach czasoprzestrzeni, we wszystkich gęstościach i we wszystkich ciałach, niezależnie od stanu jej świadomości i pamięci. To wszystko zostaje skasowane i nigdy nie istniało w jej świadomości. Wyrzuca to z siebie. Wszelkie wyciąganie energii, implantowanie zostaje anulowane. Wszelkie operacje, wszelkie programowania
I ta konstrukcja, która jest w jej ogrodzie, jest jej wolą usunięta. Zrobiła to? Wszystkie zapisy, które mieli na jej temat, każda energia, która została jej wyciągnięta, jest zniszczona. Te istoty nie mają dostępu do informacji o Małgosi, nie mogą korzystać z jej energii i tworzyć na bazie tej energii czegokolwiek. Bo Małgosia sobie tego nie życzy. Taka jest jej wola i ma być spełniona natychmiast, już. Opisz, Darku, co widzisz. Wizualnie nic się nie zmienia, w sensie jakoś mocno, tylko właśnie to obciążenie związane z tym mija, bo ona jakby rozwiązując to pozbywa się tych zależności. Brawo. Sprawdź, czy ta konstrukcja w ogrodzie istnieje, czy została przez mogła się usunięta. Została usunięta. Sprawdź, czy te istoty, te byty mają gdzieś jeszcze energię Małgosi, zapisy o Małgosi, informacje Małgosi. Jeśli coś jeszcze mają, to sprawdź dokładnie i zniszcz. Nie widać. Super, dobrze. Teraz Małgosia całą tą informację o sesji, o pracy swojej, o tej pracy, którą wykonała, może przekazać swojemu synowi, który jest w tej bazie. Jeśli jest taka wola Małgosi. Tylko musi tego syna rozpoznać po DNA, żeby wiedzieć, komu przekazuje tę informację. Oczywiście, jeśli jakieś inne istoty, które są w tej bazie uwięzione, chcą skorzystać z tej informacji dla dobra swojego, z czystą intencją, mogą też tą informację przyjąć. Za przykładem mogą się uwolnić. Powiedz mi, co widzisz, czy syn tą informację przyjął, dotarła do niego? Tak, choć bardziej w jego wnętrzu to się odbywa, w sensie takim, że on pod wpływem obciążenia nie jest w stanie jakby wykorzystać tego w taki sposób, żeby się stamtąd natychmiast uwolnić. Natomiast intencja, czy prawda o tym, uświadomienie sobie, że jest w takiej sytuacji, zaczyna mu towarzyszyć i pewne procesy zaczynają w nim zachodzić, takiego zrozumienia i przywartościowania swojej istoty, swojego położenia. Dobrze. Czy możesz, teraz mogłeś się powiedzieć, że może sobie stworzyć dowolną przestrzeń, już bez obciążeń kreować swój świat? Ale ona już zaczęła tą kreację wcześniej. Jest w przestrzeni, którą wypełnia właśnie swoją wibracją i na podstawie tego chce dopasować. Czy ona jeszcze się martwi o losy syna? Czy ona się martwi o losy swoich części innych, zagubionych gdzieś indziej? W przestrzeni i z poziomu jej energetycznej części, subtelnej, podświadomej, nie. Z poziomu umysłu, programy, które ma, najprawdopodobniej tak. Ale odczucia i to zrozumienie tego, które wewnątrz jej z poziomu podświadomego będą jej pomagały mniej się martwić, czy docelowo może pozwolić na doświadczenia syna w pełni. Dobrze, czy ona w tym momencie jeszcze zainicjuje przeczyszczenie pamięci komórkowej w ciele fizycznym? Chciałabym, żeby ona tą swoją czystą energię kolorową, piękną, wolną, wpuściła swoje ciało fizyczne, obmyła ciało fizyczne, każdą komórkę ciała fizycznego, każdą tą komórkę ciała fizycznego wysłała informację o swojej nowej istocie, o tej cudownej energii, którą jest, i zasiliła to ciało fizyczne, żeby ciało zregenerowało swoje serce, swoje oczy, każdą komórkę. Każda komórka jej ciała fizycznego ma być doskonałym wzorcem jej samej. Wpuszcza w te komórki swoją czystą energię. I z pamięci komórkowej zostają usunięte wszelkie blokady, wszelkie zapisy chorób, obciążeń, cierpienia, zniewolenia. Wszystko, co jej nie służy, zostaje z pamięci komórkowej usunięte. Szczególnie z komórek umysłu, mózgu. Jak ten proces się dokona, to mi powiedz. Gotowe? Pamięć komórkowa wyczyszczona?
Świetnie. Czy Małgosia Subtelna ma jakiś przekaz do ciała fizycznego? Tak, że teraz to wszystko, co w sobie miała, to wszystko, te wszystkie wątpliwości, czy to zrozumienie i postrzeganie, którym się kierowała, zostanie bardziej zintegrowane w jej istocie i pozwoli jej otworzyć kanały, które umożliwią jej realizację tego, to chociażby co, czego chciała doświadczyć, czy co chciała zrozumieć, daje jej to właśnie taką pełnię teraz. A jak na tych nowych warunkach widzisz jej przyszłość w ciele fizycznym? Bardzo takie stonowane, takie bezpieczne i radosne doświadczenie, w sensie takie jakby ona te wartości, które do niej przemawiają, teraz kierując się nimi, pozwolą jej właśnie to życie bardziej docenić, bardziej pozwolą jej spełnić się jeszcze w tym życiu. Chciałabym, żeby ona też wysłała informacje do wszystkich swoich części, informacje o tym, co może się stać, kiedy będą chcieli paktować z archontami i w te siatki dadzą się złapać, w ich siatki. Czy ma kontakt z tymi swoimi częściami, które doświadczają w innych ciałach, w innych miejscach? Jeśli ma, to niech przekaże informacje o tym. Czy już to zrobiła? Dobrze. Powiedz mi, czy teraz widzisz, Małgosia, że ma kontakt swoją nad świadomością, ze swoją duszą, ze źródłem duszy? Czy ma kontakt? Komunikuje się? Jest połączenie, tak. Okej. Jeszcze zobacz, czy w przyszłości w ciele fizycznym będą jakieś ograniczenia, jeśli będzie chciała wydać swoją książkę, czy znajdą się nabywcy, czy będą zainteresowane osoby jej malarstwem, jej twórczością. Małgosia pisze książki i maluje. Myślę, że ten potencjał, który teraz został w niej uwolniony, otworzy jej właśnie te kanały obfitości. Nie tylko chodzi właśnie o pieniądze, ale również o takie kanały, które będzie mogła przejawić tą swoją istotę tutaj i zostawić właśnie w taki sposób właśnie to swoje doświadczenie w postaci właśnie twórczości. Świetnie. Możemy już mogą się pożegnać? Może sobie otworzyć swój własny portal. Ale zanim odejdzie, to jeszcze Małgosia na pewno będzie chciała przekazać informacje o sobie, o tej pracy, którą dokonała, o swojej rodzinie. Już synowi przekazała, jeśli jeszcze coś chce, to niech to teraz zrobi. Każdą istotę, która zaprosi, niech rozpozna po DNA. Kto się pojawił? Sporo mężczyzn jest. Nie wiem, czy to jej partnerzy są, czy i jedna osoba, która jej chyba towarzyszy, nie wiem, czy obecny partner, czy ktoś bliski. I są też rodzice jej, bo też gdzieś jakaś babcia się pojawia, która też jakby taka była zainteresowana jej przemianą. To wszystko są takie istoty towarzyszące jej, które towarzyszyły bardziej jej w tym życiu, ale też są pojedyncze jednostki, takie istoty, które z poprzednich wcieleń ona zna. Też osoby bliskie. Przy czym to też jest tak ciekawie, że tam nie ma teraz jakoś specjalnie związku takiego bardzo emocjonalnego ze strony Małgosi właśnie. Jest związek taki, ale pozbawiony właśnie emocji czy zależności. Ona to też jest w stanie tym emanować i te istoty też odpuszczają jakieś zależności, które ich łączyły i dzięki temu ta przestrzeń jest jeszcze bardziej taka wzniosła, jeszcze bardziej taka lekka. Czy każda z tych istot napełni się informacją od Małgosi? Odejdzie swoim portalem, zostawi Małgosię w jej przestrzeni samą. Gdy to się stanie, to mi powiesz. Jest, już rozeszły się te istoty.
Małgosia została w tej swojej takiej pięknej, kolorowej przestrzeni. Zapytaj jeszcze Małgosię, czy ona ma uczucie, że tęskni za kimś? Właśnie nie, i to przed chwilką nawet, jak wspominałem, że ona nawet do tych istot, które się tam pojawiły, nie ma jakichś takich emocji w postaci tęsknoty, ani za tymi istotami, gdzie jest... Za istotą, która jest z jej części zrobiona. Jest istotą z jej części. Czy ona tęskni za tymi istotami? Nie. Czy możemy coś jeszcze zrobić na Małgosi? Chce już odejść? Emanuje takim spokojem, pełnią, wdzięcznością, miłością do samej siebie. Wydaje się, że odczuwa się ją w stanie takiej równowagi, harmonii, pogodzenia się jakby z samą sobą. Pogodzenie to nawet jest złe słowo, bo odbiera się ją tak naprawdę bardzo przyjemnie, pięknie. W takim razie żegnamy się z Małgosią. Dziękujemy jej za zaufanie, wykonała świetną pracę, jesteśmy z niej dumni. Małgosia otwiera sobie swoją przestrzeń, jakiś portal, w którym chce przebywać, podnosi sobie tam wibracje, sobie stwarza tą przestrzeń dowolnie i nadal może kreować. Jak będzie gotowa, to zamyka za sobą i zostawia nas samych. Świetnie. To jest całą swoją mocą. Idziesz też w przestrzenie, gdzie pracowaliśmy i niszczysz informacje o nas. Doskonale. W takim razie już ze wszystkim się rozłączasz. Ze wszystkimi wszystkimi. Zostajesz tylko ze swoją energią, swoją istotą, która wraca do swojego rytmu. I z dużą chęcią i wigorem wracasz do rzeczywistości, do nas, ze swoim potencjałem. Wracasz na trzy, otwierasz oczy, jesteś z nami.